Witajcie kochani, Joanna Krzyżanowska z osobistego poradnika jak założyć i prowadzić firmę sprzątającą w Anglii. Dzisiaj dziewczyny chciałam Wam powiedzieć krótko, a mianowicie omówić zalety bycia cleanerką, zalety posiadania własnej firmy sprzątającej. Oczywiście to nie tyczy się tylko firm sprzątających, tylko każdej tak naprawdę działalności gospodarczej, którą samodzielnie się prowadzi, ale oczywiście my skupiamy się na sprzątaniu. Więc pierwszą taką podstawową zaletą jest to, że jesteście sobie same szefowymi. Nie macie nikogo nad sobą i tak naprawdę wszystkie decyzje zależą od Was. A mianowicie, to Ty decydujesz, jak długo pracujesz, o której godzinie zaczynasz swoją pracę i o której ją kończysz. I o ile na początku faktycznie każda z nas będzie szalała, będzie brała każdego klienta, tej pracy będzie bardzo dużo, o tyle z czasem sama wypracujesz sobie rytm, w którym będziesz zaczynała i kończyła wtedy, kiedy tobie się podoba. Ja na przykład, ponieważ jestem samotną mamą, znaczy mamą samotnie wychowującą dziecko, zaczynam dzień, moją pracę zaczynam wtedy, kiedy dostarczy dziecko do szkoły, mogę jechać do klientów, tak? No bo ja jestem odpowiedzialna za to, żeby on do tej szkoły dotarł i żebym później go z tej szkoły odebrała. A do tego, w momencie, kiedy moje dziecko na przykład ma jakieś wystąpienia w szkole, ja zawsze mogę sobie wziąć na to wystąpienie wolne, tak, na to przedstawienie. Ja nie muszę się nikogo pytać, ja po prostu sobie przesunę klientów, tak, albo zamienię im dni. Więc jak gdyby praca dla samej siebie daje olbrzymią elastyczność, tak? Czyli ty decydujesz, kiedy zaczynasz, ty decydujesz, jak długo pracujesz, ty decydujesz tak naprawdę, ile zarabiasz, bo od tego, jaką ustawisz stawkę i od tego, jak dużo czasu poświęcisz na pracę, będzie zależało to, ile zarobisz pieniędzy. Więc to są super sprawy. Do tego ty decydujesz, kiedy dajesz sobie podwyżkę, bo na przykład po jakimś czasie stwierdzasz, że stawki, oczywiście najniższa krajowa rośnie, więc twoje stawki również powinny rosnąć. Dlatego pewnego dnia oświadczasz swoim klientom, że planujesz podnieść stawki. Tu bywa różnie, reakcja klientów może być różna, natomiast może o tym innym razem. Dzisiaj o samych zaletach. Następną sprawą jest to, że to ty decydujesz, dla kogo pracujesz. Ty zawsze możesz odmówić. Na przykład pracując w fabryce nie możesz powiedzieć: o, ten menadżer mi się nie podoba, ja dzisiaj nie chcę dla niego czy z nim pracować, tak? Natomiast z klientami jak najbardziej tak. Oczywiście nie możesz nikogo obrazić, natomiast zawsze możesz podziękować nawet w trakcie sprzątania. Jeżeli jest jakaś sytuacja, która Cię do tego zmusi, jak najbardziej możesz powiedzieć: proszę mi wybaczyć, ale ja już nie mogę tutaj zostać, albo muszę to skończyć, albo ja się nie zgadzam na pewne rzeczy, tak? Ty rządzisz. Ty jesteś bosem, więc Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Oczywiście one mają pewnego rodzaju konsekwencje. Natomiast to ty decydujesz, dla kogo pracujesz. Jeżeli po pierwszym sprzątaniu ten klient albo dom bardzo ci nie leży i stwierdza, że no całkowicie w ogóle jakoś nie mówicie tym samym językiem, to wierz mi, prawdopodobnie ten klient czuł dokładnie to samo i on do ciebie więcej nie zadzwoni. A jeżeli zadzwoni, a ty się męczysz w takim domu, również możesz przeprosić i powiedzieć, że no po prostu nie, no, nie no jesteś zajęta, nie masz wolnych terminów, tutaj jest jak gdyby pełna dowolność. Możesz też być szczera, po prostu nie chcesz dla niego pracować i tyle. Czyli ustalamy, kiedy, ile, za ile, z kim. Później jeszcze tak naprawdę firma sprzątająca daje Ci olbrzymie szanse i możliwości, tak? Bo tutaj możesz sobie zadecydować, co tak naprawdę Ty chcesz robić. Czy na przykład lubisz sprzątać biura, gdzie nie trzeba się napracować, to jest takie, wiecie, tam poukładać, wytrzeć, kurze poodkurzać, super sprawa. Czy wolisz sprzątać domy? To już jest inna praca, tu wchodzisz w rodziny, tu wchodzisz w taką intymność tych ludzi i generalnie to może być satysfakcjonujące, może być też rozwijające, może na przykład bardzo to lubisz, dlatego jak najbardziej, dlaczego nie? Możesz mieć klientów tylko po lokatorach, czyli takie trudne, takie duże sprzątanie za dobre pieniądze, ale też bardzo męczące. Natomiast być może tutaj się jakoś lepiej sprawdzisz, tak? Czy odnajdziesz.
Tutaj kategorii jest mnóstwo tak naprawdę i możesz te branże sobie zmieniać, wymieniać, możesz brać nowych klientów, testować, co tobie bardziej odpowiada, gdzie lepiej się czujesz, gdzie się lepiej spełniasz i na przykład możesz się pewnego dnia całkowicie przebranżowić. To ja mam taki plan, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo nie wiem, jak moja ręka będzie się czuła w momencie, kiedy ja wrócę do pracy, kiedy zdejmą mi gips. I mam taki plan, żeby się przekwalifikować i zacząć aranżować garderoby i szafy, czyli sprzątać. To jest taka lekka praca, sprzątanie w szafkach. Taki, wydaje mi się, wymagany jest taki zmysł organizacyjny i małe doświadczenie, natomiast zobaczymy. To jest moje wyzwanie. Ja sobie postawiłam taki cel, żeby poszukać takich klientów, znaleźć takich odbiorców mojej usługi, że będę zajmę się tylko szafami i garderobami. Zobaczymy. Opowiem Wam na pewno o tym w którymś odcinku, jak mi poszło. Natomiast, czyli ta elastyczność, tak? Czyli to, że Ty możesz, Ty wcale nie musisz robić tego cały czas, nie musisz tego robić dla tych samych klientów, możesz testować, próbować, wierzcie mi, klientów jest mnóstwo, wystarczy tylko się ogłosić i jak gdyby, a też to, co jest też kolejną zaletą, ja wiem, że może nie każdy lubi niespodzianki, ale to jest też taka pewna nieprzewidywalność, bo nigdy nie wiesz, do kogo trafisz, co stanie Ci na drodze, co będzie Twoim wyzwaniem na dzisiaj. No chyba, że masz już swoich stałych klientów i oni są powtarzalni i oni wypełniają Ci cały tydzień, no to wtedy wiadomo, wiesz już, co Cię czeka, wiesz, z czym się mierzysz. Natomiast w momencie, kiedy dajesz ogłoszenie i są te telefony, są Ci nowi klienci, no to to jest też pytanie, jak do tego podejdziesz. Dla mnie to jest super, bo to daje mi możliwość poznawania nowych ludzi, daje mi możliwość mierzenia się z nowymi sytuacjami, odnajdywania się w tych sytuacjach, takiego sprawdzania samej siebie, czy ja jestem asertywna, czy coś się we mnie zmieniło, czy umiem na przykład stanąć po swojej stronie i odmówić jakiegoś sprzątania albo jakiegoś zadania, które dostaję do wykonania. Także to też może być mega, mega pozytywem w tej pracy. Kwestia, jak do tego podejdziesz. Następną rzeczą jest to, że ta praca tak naprawdę daje Ci, jeżeli myślisz o tym, żeby założyć firmę sprzątającą, jeżeli myślisz, żeby wejść w ten biznes, to ten biznes nie wymaga tak naprawdę dużych pieniędzy. Ja nie wiem, czy jest jakikolwiek inny biznes, który na starcie nie wymaga nakładów właściwie finansowych, bo to są grosze. Danie ogłoszenia to jest kilka funtów, kupienie sobie takiego podstawowego sprzętu, większość osób ma jednak odkurzacz, czy nawet nie trzeba mieć własnego sprzętu, bo tutaj też tych form dogadania się z klientami jest wiele, więc kupienie kilku środków, ścierek, rękawiczek, tego typu rzeczy to jest naprawdę niewielki nakład, natomiast od razu właściwie możesz zacząć zarabiać. To jest chyba no nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze takie zajęcie, które daje Ci takie bezpośrednie przełożenie od razu na zarobek, tak? Że Ty dzisiaj dasz ogłoszenie, nawet dzisiaj zaczną dzwonić klienci, może jutro i Ty już tak naprawdę jutro możesz iść do pracy i możesz zacząć zarabiać pieniądze. Naprawdę, wierzcie mi dziewczyny, to jest łatwiejsze niż się wydaje. Tutaj tylko trzeba przełamać swój strach i taką wewnętrzną gdzieś blokadę, która nas hamuje. Także to jest kolejna rzecz. Niewielkie nakłady finansowe, niewielkie jak gdyby te wymagania, które trzeba na początek mieć, żeby zacząć. Tak? Czyli to jest, czyli nakłady finansowe, duża elastyczność, taka, jakby to powiedzieć, olbrzymia też satysfakcja. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy nie widzisz efektów swojej pracy, to jest zniechęcające. Natomiast prowadząc firmę sprzątającą i wykonując te usługi klientom, Ty od razu, naprawdę od razu kończysz pracę i widzisz efekt wow. I ten efekt działa na Ciebie i on daje Ci takiego kopa. Sobie myślisz, kurczę, dobrą robotę wykonałam, tak? Pod warunkiem, że Ty się chwalisz, a nie negujesz, tak? Więc jeżeli popatrzysz na to, co zrobiłaś, zastałaś olbrzymi bałagan, a kończysz swoją pracę i ten dom po prostu jest nie do poznania, to
to daje niesamowitą satysfakcję. Wierzcie mi, nie wiem, czy inna praca, która tak szybko po pierwsze widzisz efekty swojej pracy, a po drugie tak bardzo cieszy to Ciebie, a nawet nie wiesz, jak bardzo cieszy to Twoich klientów. I to jest kolejna zaleta, to jest miłość klientów. Naprawdę ci ludzie potrafią odwdzięczyć się niesamowicie. Będą ta ich wdzięczność, ta ich radość, ta taka pozytywna energia, która od nich płynie, kiedy skończysz sprzątać ich dom. To, jak oni piszą, że kurczę, nie mogą się doczekać wtorku, bo we wtorki na przykład Joanna przychodzi na sprzątanie. Jest to przemiłe. Oni, i naprawdę z wieloma z nich się zaprzyjaźnisz, z wieloma z nich będziesz miała kontakt, z czasem będziesz mogła ich prosić o jakieś tam przysługi. Ja czasami, kiedy prosiłam moich klientów, takich zaprzyjaźnionych, na przykład o przetłumaczenie mi czegoś, nigdy nie odmawiali. Także relacje, które nawiązuje się w pracy cleanera, są też bezcenne. Dlaczego? Dlatego, że ty dajesz im serce, dajesz swoje zaangażowanie, dajesz swoją pracę, rozwiązujesz ich problemy, tak? Po drugie, czyli generalnie odciążasz ich, zdejmujesz z barków to, czym oni się idą do pracy, a wracają, mają posprzątany dom, a tak by się musieli jeszcze po tej pracy zmobilizować, zmęczeni, nie wiem, tym dniem zmartretowani i jeszcze tu sterta prasowania, a tam w ogóle trzeba posprzątać łazienkę, a tu przychodzą, voilà, wszystko posprzątane. Żyć, nie umierać. Dlatego wierzcie mi, ta satysfakcja klientów daje też dodaje wielkich skrzydeł, dodaje takiego kopa do działania i naprawdę się chce. To jest kolejna zaleta bycia cleanerem w tym kraju i nie tylko w tym. Bo tutaj też jest fajnie, tutaj bycie cleanerem jest takim całkowicie normalnym zajęciem, jak każde inne, tak? Tutaj nie ma, absolutnie nikt nie traktuje Ciebie jakoś gorzej. Jeżeli traktuje, to też, to widocznie on ma jakiś problem, bo to nie ma z Tobą nic wspólnego, wierz mi. Także jeżeli tu pracujesz jako cleaner, to po prostu wykonujesz swój zawód i jesteś tak samo szanowana, i tak samo traktowana jak wszystkie inne zawody. No może nie traktują Cię jak lekarza, prawnika, ale naprawdę nie czujesz się gorsza. Ja nigdy nie poczułam, żaden klient nigdy nie dał mi odczuć, że Ty tylko sprzątasz. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego, dlatego naprawdę szczerze i serdecznie polecam. Także to o miłości klientów mówiłam, o własnej satysfakcji mówiłam. To może jeszcze powiem o tym, że to może być tylko początek, tak? To może być początek czegoś wielkiego, to może być trampolina do czegoś, co jest prawdziwą Twoją pasją. O pasjach mówiłam w poprzednim odcinku, więc myślę, że jeżeli borykasz się z tym dylematem założyć tą firmę, nie założyć, spróbować, zacząć czy nie zacząć i jesteś pełna takich gdzieś tam pytań, niepewności, lęku, to wydaje mi się, jeżeli chodzi Ci taki pomysł po głowie, to jesteś na to gotowa. Bo gdyby ja na przykład w życiu bym nie pomyślała, że na przykład miałabym, nie wiem, czego ja tak w ogóle nie umiem robić. No na przykład ogrodów, gdybym, nie wyobrażam sobie, że miałabym zacząć na przykład organizować ludziom ogrody, ponieważ ja kocham rośliny, natomiast ja się w ogóle na tym nie znam, więc mi nawet przez myśl nie przyjdzie, że mogłabym na przykład dać ogłoszenie i zacząć organizować ludziom ogrody, tak? Więc jeżeli Tobie przeszło przez myśl, że chciałabyś, że mogłabyś, że to sprzątanie nie jest Ci, nie uwłacza Ci albo czujesz, że dałabyś radę, naprawdę dałabyś radę, wierz mi. Więc wszystkim dziewczynom, które planują albo które zaczynają, polecam, idźcie w to, rozwijajcie. To są szybkie, łatwe pieniądze, bez nakładów większych finansowych. Daje olbrzymią wolność, elastyczność. Możecie pracować i całą dobę jak chcecie, bo są sprzątania, które są w nocy, bo to są na przykład lokale, jakieś na przykład restauracje, które sprząta się nad ranem, dopiero jak się te lokale pozamykają. Dlatego słuchajcie, to jest taka branża, która daje Wam nieograniczone możliwości w każdą stronę. A przede wszystkim może być właśnie początkiem, że zarobicie sobie kasę, odłożycie sobie tą kasę i zrealizujecie się w jakiejś innej dziedzinie, w innej pasji, gdzie te nakłady finansowe na początku
środku będą wymagane. Tak, tutaj ich właściwie praktycznie nie ma, bo to jest naprawdę niewielka ilość rzeczy. Jeżeli się borykacie z tym problemem, jeżeli się boicie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, skontaktujcie się ze mną. Zapraszam. Piszcie pod filmem w komentarzach albo napiszcie do mnie wiadomość na moim fanpage'u. Link do fanpage'a też jest umieszczony, więc zapraszam do kontaktu. Naprawdę nie bójcie się. Ja naprawdę chcę dzielić się moim doświadczeniem, a jest ono spore, bo wiele rzeczy tutaj już przepraktykowałam. Dlatego dziewczyny, musicie się odważyć, więc może odważcie się chociażby napisać do mnie i to może być początek czegoś fajnego. Więc jeżeli chcecie, ja czekam, jestem dla Was, pomogę za każdym razem, kiedy ktoś się do mnie zwróci o pomoc. Na pewno nie zostawię tego bez odpowiedzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje i za wszystkie łapki w górę, komentarze, maile, wiadomości na Messengerze. Zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, pa!